Długie nogi i wysoki wzrost? A może krótkie nogi i niski wzrost? Kto ma łatwiej? Obejrzyj nowy film WHO o niezręcznych sytuacjach, które zdarzają się, gdy Twoje nogi są za długie lub za krótkie. Zróbmy selfie! To nie działa! Moje ramiona są za krótkie! Ale moje nogi są naprawdę długie! Daj mi telefon! Długa noga Jenny to świetny selfie stick! Niesamowity trik! Retro wyzwania są najlepsze! Rosie w końcu postanowiła spróbować otworzyć butelkę. Jest jeden problem. Jej nogi są za krótkie. Zrobię to. To łatwe. Ups! Powiedzmy, że to nowe wyzwanie. Chodźmy, musimy wejść po tych wysokich schodach. Rosie, gdzie jesteś? Hej! Jenna, poczekaj na mnie! Już biegnę! Jeszcze tylko kilka kroków. Zaraz będę. Nawet się spociłam. Jaki miły spacer. Im dłuższe nogi, tym wyżej potrzebny jest drążek do podciągania. Doskonale. Dziewczyny z krótkimi nogami mają inny problem. Już prawie. Dotrę do tego drążka bez względu na wszystko. Prawie? Jest tak wysoko. Rosie znalazła rozwiązanie. Drążek dla pierwszoklasisty jest dla niej idealny. Dla niektórych osób zwykły ręcznik jest jak prześcieradło. A dla innych zakrywa tylko najważniejsze elementy. Jenna ćwiczy swój namiętny stepowy taniec. Rosie, co sądzisz? Podoba ci się? Jest świetnie! Jest świetnie, Jenna! Jesteś niesamowitą tancerką. Moje tupanie jest za ciche. Muszę stukać mocniej. Rosie z trudem radzi sobie z hałasem. To najgłośniejszy taniec na świecie. Zróbmy przerwę. Nie, uwielbiam stepowanie. Mogłabym tańczyć całą noc. O, nadchodzi pocałunek. Stopa Rosie podnosi się jak w każdej scenie słodkiego pocałunku z romantycznego filmu. A stopa Jenny sięga jej ramienia. Uwielbiamy parki rozrywki. Jedźmy na przejażdżkę. Zobaczmy, czy jesteś wystarczająco wysoka. Jenna, tak. Ale Rosie brakuje kilku centymetrów. Jej krótkie nogi mają plan B. Jeśli nie uda mi się dosięgnąć tego faceta, będzie musiał dosięgnąć mnie.
Ha? Teraz to wysokość idealna. Miło jest leniuchować na hamaku. Ale nie, jeśli twoje nogi są dłuższe niż hamak. Dzień zakupów. O, nowe leginsy. Chcesz je przymierzyć? Na Rosie te leginsy wyglądają normalnie. Teraz moja kolej na przymiarkę. To na pewno leginsy? Wygląda na to, że będę brać udział w Tour de France. Jest tak gorąco. Idę po lemoniadę. Trzymaj mi miejsce, ok? Jasne. Moja noga zajmuje całą ławkę. Dzięki. Chcesz kawy? O rany, co to jest? Trzęsienie ziemi? Nie, to moje długie nogi unoszą stół. Nie lubią być zgniecione. Ale nogi Rosie wiszą swobodnie. Może przeniesiemy się na kanapę? Jest zbyt gorąco, by chodzić. Mam cię zanieść? Wspinaj się! Moment, czekaj. Muszę się przygotować. Tylko mały skok i będę na jego barkach. Wow, widok z góry jest świetny. Co za romantyczna para. Nie bądźmy od nich gorsi. Kochanie, wskakuj na ramiona. Jesteś pewien? Okej, dobrze. Mam cię. Wygodnie, skarbie. Hej, ludzie. Rosie, jesteś na szczycie świata. Wysokie dziewczyny mają problem z goleniem nóg. Ich nogi są tak długie, że golenie trwa wieczność. A gdy golisz drugą nogę, włosy na pierwszej nodze już odrosły. Znowu? Podoba ci się moja sukienka? Uwielbiam ją! Dopełnię moją stylizację obcasami. Więc możemy iść? O, nie sądzę, panno gigantko. Nie chcę już wychodzić. Będę cały czas rozmawiać z twoim pępkiem. Możesz zmienić buty? No, znacznie niżej i lepiej. Dzięki. Zrobiłabym wszystko dla moich przyjaciół. Hej, co jest z Wi-Fi? Gdzie sygnał? Nie ładuje się. Mój działa dobrze. Jestem bliżej satelitów, więc mój sygnał jest silniejszy. Podobały ci się nasze długie i krótkie nogi dziewczyn? Daj nam znać w komentarzu, czy kiedykolwiek napotkałaś problemy z powodu długości twoich nóg. I pamiętaj, subskrybuj nasz kanał, daj łapkę w górę i kliknij dzwonek. Nie przegap żadnych nowych zabawnych filmów na uchu!